Urodziłem się w 52 roku w Katowicach. Moi rodzice byli przedwojennymi komunistami oczywiście, dlatego zostali w Polsce, przynajmniej oficjalnie. Ja mam inną teorię na temat tego, dlaczego pozostali w Polsce, którą napisałem w książce, ma się ukazać teraz w lutym w wydawnictwie Czarnym, ale to o tym może później porozmawiamy. Mój tata był dziennikarzem, jidyszystą. Był dziennikarzem Volksstimme. Oni wrócili ze Związku Radzieckiego w 1936 roku z moją starszą siostrą, Nelly. Moja siostra urodziła się w 1946 roku w Magnitogorsku. Kiedy wrócili do Polski, ona miała chyba, nie wiem, 3-4 miesiące, coś takiego. To jest taka legendarna historia, ale takiej historii słyszałem bardzo wiele. O tym, jak ostatni pociąg, który gdzieś skądś tam jedzie do Polski i dziecko w wannie, nowonarodzone dziecko w wannie. To jest legenda mojej siostry. No i kiedy wrócili do Polski ze Związku Radzieckiego, mój ojciec był, oczywiście działał w organizacjach żydowskich, organizował Komitet Żydowski w Katowicach, organizował spółdzielnie te produkcyjne, prawda, które wtedy organizowano na 40 latach. Przecież ludzie nie mieli gdzie pracować, nie mieli nic, więc on tym się zajmował. Sierocińce, no te wszystkie rzeczy, te wszystkie sprawy, którymi się zajmowały komitety żydowskie. No i ten szalony pomysł stworzenia, prawda, potem był zawsze w TSK-rzecie, w pewnym momencie był też sekretarzem TSK-rzetu w Katowicach, tego typu rzeczy. Znaczy ja się wychowałem w tym środowisku. Przenieśliśmy się do Warszawy w połowie lat 60. Ja, strasznie śmiesznie, nie pamiętam, czy to był 64, 65 rok, ale to jest też chyba nie zupełnie istotne. Gdzie tata dalej pracował oczywiście w Volksstimme. Moja siostra uczestniczyła w różnych sprawach klubu Babel. Ja się o to wszystko ocierałem. Jeździłem co roku na kolonie żydowskie. Znałem jidysz, znam jidysz. Potrafię tłumaczyć z jidysz na różne, na polski, na włoski. Więc jestem z tych ludzi, którzy byli zawsze, należeli do tego środowiska. Dla mnie zawsze było oczywiste, że jestem Żydem. Nigdy nie miałem z tym żadnych problemów. I mój ojciec był publicznym Żydem, ja się nazywam Goldkorn. Mieszkaliśmy na Kili Skłodowskiej. To był taki ogromny budynek, Bauhaus, taki przykładowy budynek Bauhausu, piękny, z żeglami na dachu, ośmiopiętrowy, bo Katowice miały być, Katowice przed wojną były miastem, miały być miastem takim przykładowym, ja to się potem dowiedziałem od różnych architektów, bo było polskim miastem na granicy, prawda, z Niemcami i tam Polska chciała pokazać, jak pięknym miastem jest Katowice i to była dzielnica ta na południu miasta przy Parku Kościuszki, niedaleko Parku Kościuszki, która była dzielnicą bardzo taką, no prawda, taka trochę Bauhaus, takie, trochę takie humanistyczne, humanistyczna architektura i to był piękny dom, w którym on został zbudowany w 1938 roku, a w czasie wojny tam mieszkali Niemcy, gestapowcy, SS-mani, tego typu towarzystwo. A po wojnie na ogół funkcjonariusze partii. Mój tata nie był funkcjonariuszem partii, ale jednak był jednak przedwojennym komunistą i tak dalej, należał w jakiś sposób do nomenklatury, więc tam żeśmy mieszkali. Chodziłem do szkoły TDP, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, TPD, to było, bo tam nie było religii w szkole, więc do szkoły też chodziły na ogół dzieci komunistów albo ateistów. Niewielu było prawdziwych Ślązaków, ale byli. No a potem przenieśliśmy się do Warszawy. Przenieśliśmy się do Warszawy dlatego, że po pierwsze moja mama bardzo chciała. Moja mama nie pracowała. Moja mama wychowała mnie w zasadzie, moją siostrę. Pochodziła z rodziny, zamożnej mieszczańskiej rodziny w Pilicy. Mój tata był natomiast, pochodził z bardzo ubogiej rodziny w Wolbromiu. To był swego rodzaju mezalians, ale oni się bardzo kochali.
I moja mama w zasadzie nigdy nie pracowała, bardzo rzadko pracowała, głównie czytała książki, zajmowała się czytaniem książek, mówieniem o książkach. I ona zawsze chciała, i ona bardzo nie lubiła Katowic. Więc wyjechaliśmy do Warszawy, a mój ojciec bardzo chciał wyjechać do Warszawy, dlatego że to już przed połową lat 60., na początku lat 60., z tego co ja pamiętam, mój ojciec przestał, nie wystąpił z partii, ale przestał być komunistą. Znaczy bardzo nie chciał być, ponieważ on w Katowicach był publicznym Żydem, prawda? I był, znał Gierka, znał to całe towarzystwo i występował na różnych tych, na 1 maja stał na trybunie, tego typu historie, no. Więc i on w pewnym momencie bardzo to przestał lubić i przestał być komunistą. Tu chodziło o nacjonalizm głównie. Nie tylko o nacjonalizm, chodziło też o demokrację, ale głównie o nacjonalizm. Odkrył, że komuniści są nacjonalistami. Co na Śląsku to była bardzo delikatna sprawa, bo na Śląsku byli Ślązacy, komuniści, byli Żydzi komuniści i byli Polacy. Ślązacy komuniści często byli byłymi żołnierzami Wehrmachtu. Ale to jest dziwna historia, to jest moja teoria, za którą tylko ja odpowiadam. Istniała jakaś taka przyjaźń i coś w rodzaju aliansu, sprzymierzenia pomiędzy byłymi żołnierzami Wehrmachtu i Żydami. Bo oni oboje się troszeczkę bali Polaków, prawda? To było takie dwie mniejszości narodowe, które się ze sobą trzymały. To ja wiem ze stosunku. Ja to odkryłem teraz, kiedy pisałem książkę, pojechałem do Katowic i odkryłem nagle takie różne rzeczy, takie różne dziwne sprawy. I wtedy mi to przyszło do głowy, no Boże, przecież Ślązacy i Żydzi trzymali się zawsze ze sobą razem. A Polacy bardzo uważali na to wszystko. Bardzo się bali tam zakłócić jakikolwiek. To jest bardzo dwuznaczna historia, bo nacjonalizm komunistów w Katowicach też to nie było tak, nie był oczywisty, nie było od początku, bo oni się też trochę bali i Ślązaków. Oni się bali Ślązaków przecież. Komuniści się przecież bali Ślązaków cały czas. A skoro się bali Ślązaków, to byli też bardzo larcz, bardzo tacy hojni dla Żydów, prawda? Bo to tak szło, więc. A Żydzi wiedzieli, że jeżeli Ślązakom będzie lepiej, to im też będzie lepiej. Ale to są potwornie delikatne sprawy, o których nikt nigdy jeszcze nie napisał. Ja się zastanawiam, może kiedyś o tym napiszę.